Pogoda nie sprzyja szaleństwom na świeżym powietrzu. Nie oznacza to jednak, że 2 tygodnie ferii trzeba spędzić przed telewizorem. Okazuje się, że ferie w mieście mogą być ciekawe, a możliwości wbrew pozorom jest bardzo dużo. Wystarczy chcieć. W 2. tygodniu ferii w Biłgorajskim Centrum Kultury kolejki do kasy kina nie zmniejszyły się. Bilety na przykład na hotel Transylwania czy I nie ma mocnych oraz pozostałych 8 tytułów w promocyjnej cenie spowodowały, że dzieci tłumnie odwiedziły BCK. Po seansie dla chętnych zajęcia taneczne, a tam różne style. To są bardziej ogólne zajęcia, wszystkiego po trochu, żeby bardziej pokazać, że taniec to jest różnorodność i są różne style i formy. My dzisiaj mieliśmy troszkę i ćwiczeń na matach, i troszkę tańca współczesnego, troszkę walca, troszkę poleczki, więc bardzo różnie, różnorodnie. To są zajęcia otwarte, więc po prostu przychodzi kto chce, więc to jest bardzo różnie. Czasem jest grupka 10, 15, 20 osób, bardzo różnie. Teraz jest starsza zaraz grupa wiekowa. No dla nich troszkę inny materiał, bo starsi są, więc ambitniej powiem, o tak. Przez godzinę dziewczyny będą mogły poznać jakieś podstawy tańca klasycznego i współczesnego, tak żeby troszkę nakreślić, że jest taka forma pracy i może akurat nie się spodoba i będę mogła pokierować dalej do Młodzieżowego Domu Kultury na przykład na takie zajęcia. A rodziców zaprosić do siebie? A tak, a dokładnie, rodziców zaprosić do siebie, bo mam grupę dorosłych miłośników tańca. We wtorek, środę i czwartek w Biłgorajskim Centrum Kultury był czas przygotowany specjalnie dla miłośników prac plastycznych. Inspiracje, zabawy twórcze, techniki, możliwości wyładowania emocji, a wszystko to dzięki sztuce. Po pierwsze nie mam gdzie wyjechać, bo nie ma śniegu, a moja pasja to są narty i tak nie za bardzo, a plastyka to w sumie taka moja trochę pasja i po prostu to jest fajne rozwiązanie, bo jest za darmo, jest miła bardzo atmosfera, pan fajnie prowadzi zajęcia. Czego się musicie nauczyć? Malować przede wszystkim i różnych technik i są i z ceramiki jakieś i farbami i kredkami, więc wszystko to jest. A co Ci się najbardziej podoba w tej? Chyba najbardziej to miła atmosfera, że jest luźno po prostu. Komiks. Dzisiaj mamy malować o naszych jakby sytuacjach, albo można też wymyślać. Trzeba sobie wymyślić. No albo jakąś prawdziwą, jak była jakaś fajna. I w zajęciach wczoraj na przykład malowaliśmy dowolne w sumie rzeczy, ale takim sposobem, że przedzielaliśmy na linię i każdy obszar był innym sposobem malowany. Jutro pan mówił tylko, że będziemy coś trójwymiarowego malować. A, czyli uczycie się różnych różnych sposobów, tak, malowania. I pan nigdy nie zdradza, co będziemy robić przed zajęciami. Co robisz na feriach? Na feriach się nudzisz, czy to wcale nie jest, jak nie ma takiego śniegu fajnego, to też można się nudzić. No i ty na plac zabaw często, gra sobie w piłkę. Ale jesteś na praktyce? No. A co ci się podoba w rysowaniu? W rysowaniu? Najbardziej to podoba mi się, czy tam jest jakiś ruch, czy nie. No. A co dzisiaj robiliście? Dzisiaj komiksy. I co ty przedstawiłeś? Jak jest autobus? Bezludna wyspa. Bezludna wyspa? Tak. Gdzie 3 razy inne samoloty się rozbiły. Jeden raz, bo zabrakło paliwa, drugi raz, bo o meteoryt, a trzeci raz, bo ktoś strzelił z rakietnicy. Ferie na sportową? Nic prostszego. Biłgorajski OSIR zaprosił wszystkie chętne dzieci na zajęcia lekkoatletyczne. Nie zabrakło też piłki ręcznej, nożnej czy koszykowej. Są bardzo fajne zajęcia. Bawimy się w 2 ognie, turlamy piłki, do bramki i bawimy się wręcznie, tak po prostu gramy. Ogólnie siedziałem trochę w domu, grałem na Xboxie, byłem w galerii w czwartek w Lublinie, w parku trampolin i ogólnie było fajnie. A teraz jesteś na OSIR-ze? Tak. Co Ci się to podoba? No, że mogę poćwiczyć piłkę ręczną, mogę trochę poprawić kondycję, no i no. A byłeś może w poniedziałek i będziesz w kolejne dni? Nie, bo w kolejne dni już nie będzie. Będzie, jutro będzie co innego. Nie, pojutrze będzie. A, bo tak, no. W koszykówkę może przyjdę i w piątek oczywiście na pewno przyjdę na nogę, bo też trenuję. Są różne, nie tylko różne dyscypliny, nie tylko piłka ręczna. Jest też noga, koszykówka i lekkoatletyka była. I fajnie można spędzić czas, przyjść i jak się komuś nudzi, fajnie spędzić czas. Każdy chętny mógł też podczas ferii odwiedzić bibliotekę dla dzieci, a tam każdego dnia od godziny 10 odbywały się zajęcia tematyczne. Wśród nich konkursy plastyczne, zagadki, wizyta weterynarza czy Dzień Kota. A dla miłośników piłki nożnej klub sportowy Łada przygotował półkolonie sportowo-edukacyjne. Zimowe półkolonie to pomysł na aktywne spędzenie ferii przez dzieci. Dużo się różnych sztuczek nauczyłem. Nauczyłem się dobrze strzelać, bo tak nie umiałem dobrze strzelać wtedy.
i bardzo tak tutaj fajnie jest, bardzo fajnie. Bo lubię grać w piłkę, kocham ten sport i w ogóle fajna ta organizacja tutaj. Jak byłem w lecie na Orliku, to też było bardzo fajnie, ale to też jest fajne. Zawsze dużo sobie pogramy, bo tak jak chodzę na jakieś inne treningi, to zazwyczaj tylko trenujemy, a tu przychodzę głównie też po to, żeby trochę pograć. Aha, a powiedz mi, czy to znaczy, że ferie w mieście nie muszą być nudne? Nie, no pewnie, nie muszą być nudne. Jak się je dobrze zorganizuje, to mogą być bardzo fajne. Zajęcia zostały tak przygotowane i podzielone, by dzieci mogły nie tylko spędzić tydzień na treningach piłkarskich, ale miały też chwilę oddechu i czas na zabawy, prace manualne czy gry i zabawy edukacyjne. No myślę, że to jest przede wszystkim dla zdrowia. No teraz jest taka moda, że no, te pokolenie takich właśnie dzieci bardzo dużo czasu spędza przed komputerem i takie półkolonie są właśnie organizowane po to, żeby ten czas wykorzystać jakoś inaczej, żeby zrobić też coś dla siebie, poruszać się, żeby po prostu w zimę się tak nie zasiedzieć. Żeby też miał jakieś zabawy, mogło się spotkać z kimś. Jest fajnie i zawsze jest fajnie, no bo przede wszystkim gramy w piłkę, trenujemy, no i podoba mi się tu. A co jest takiego fajnego w tej grze w piłce? Że można dużo bramek strzelić, trochę się pokiwać. A powiedz, twoje ferie to są ferie w mieście, czy to są ferie, gdzieś wyjeżdżałeś z rodzicami? Nie, to są moje ferie w mieście. Można się... Ale też pojechałem na 2 dni do cioci. Rozumiem. Czyli ferie w mieście też mogą być ciekawe? Tak. Okazuje się, że zima w mieście, nawet gdy pogoda jest wiosenna, może być ciekawa i na nudę po prostu nie ma czasu.